Siema, jestem Piotr, a to jest Run and Deep. Tym razem na bezludnej wyspie nie jestem sam. Jest ze mną królik. No i on umili mi trochę ten czas na bezludnej wyspie. Kurde, pierwszy raz nagrywanie z królikiem. Dobra, tutaj jest godzina. Niusiu, zobacz, która godzina. Niuś. Co, no ogólnie mam dwa króliki, tylko że tamten by się bał. Najpierw zobaczymy, czy jesteśmy głodni. Trochę tutaj ciemno, ale dobra. Pić nam się chce. Pewnie widzicie mojego królika, albo chociaż jego głowę. Dobra, żeby był jaśniej. A, dobra, już znalazłem wodę. Dobra, już mamy pragnienie zaspokojone. Zastanawiam się, gdzie by teraz płynąć. Nie, czekajcie, to do naprawy, znaczy to do budowania i tak dalej. Wyruszę z samą siekierą, no chyba, że mi nie starczy, to wezmę drugą. Gdzieś tu jem, ale kurde, jaka ciemnica. Już nawet zapomniałem o tym, że tutaj i tak ciemno jest. Wiecie co, to ja muszę sobie zrobić po prostu nową latarkę. Znaczy nie latarkę, powinienem się nową siekierę. To mi będzie na pewno potrzebne. Chociaż nie, to w sumie nie będzie mi potrzebne. Dobra, już królik się niecierpliwy, prawda? Kurde, ile futra? Dobra. Kurde, gdyby już nie było tak ciemno. O, zajebiście. Nie widziałem, że mam jeszcze jedną siekierę. A nie, na razie nam nie jest potrzebna siekiera. Albowiem ją mamy. Dobra, wiecie co jeszcze zjemy przed podróżą? Czekajcie, mu chyba za głośny. A, teraz to nie można, fajnie. Wrócę do tego stronnym deep. Ale nie będę też dużo nagrywać, nie wiem, nagram jeszcze kolejne 5 odcinków. Na pewno jeszcze jeden oprócz tego. No może nie dzisiaj, no ale cóż, się zobaczy. Nie wiem, czy tym płynąć, bo się znowu zbaguje. Ja mam pirata, dlatego nie mam patchów i tak dalej, nie mam tych naprawionych rzeczy. Dlatego dalej mogę latać na drzewie. Kurde, niedługo piąta, ale jeszcze ciemnica dalej jest, więc... Tylko sprawdzę, co tam jest ciekawego, może wtedy przeoczyłem.
Zastanawiam się, gdzie bym popłynął. Co, już mam pomysła tutaj? Co to taki pasek biały? Taki jasno niebieski. Nie wiem, już się dzień robi, czy co? Dobra, muszę zapamiętać, gdzie płynąć i cały czas się patrzeć w to samo miejsce. A może to końcówka mojej wyspy, wody i tak dalej, jak to przepłynę, no to nagle będzie jaśniej. Pierwsze nagranie z królikiem. To może tak jak ze wszystkim... O, choreki. Może tak jak ze wszystkim nagrywam. W nawiasie napiszę Miusio. Kurde, no. Piąty raz zapomniałem wyciszyć. Już to jest 10 odcinek ogólnie, w którym zapomniałem coś wyciszyć i 10 raz coś do mnie pisze. Tylko, że nie mogę załączyć trplenia, czyli jakieś przyciski, żeby sam po prostu płynął. To on tak jakby stał. Dobra, no to dopłyniemy, potem zrobimy 180 stopni i zobaczymy, gdzie jest nasza wyspa. A potem pół godziny poszukiwania i znajdziemy inną. Trochę daleko jest ta wyspa. Się to jakoś jaśniej zrobiło, czyli może jesteśmy w połowie drogi. Nie, już nie, w sumie chyba bliżej nawet. Właśnie, gdybyście wy byli na takiej bezludnej wysepce, takiej małej, chociaż aż takich małych to nie mam, ale gdybyście byli, to byście mieli odwagę tak po prostu sobie pływać, gdzie możliwe, że jest leki. To ja kurde nie wiem, ale raczej nie. Ja bym popłynął, jakbym na serio już umierał z głodu. Chociaż nie, raczej jakby mi się już wszystko skończyło, no to bym wziął te zapasy, co jeszcze tam mam. Coś tam kisiłem. No i bym cisnął na inną wyspę. Ciekawe, czy można tutaj zrobić taki endgame. Nie trzeba, ale czy... Nie, że akurat trzeba zrobić, ale czy można było zrobić tak, że nagle jest, kurde, Europa i płyniemy. Jak ja leciałem tym samolotem, no to... Widziałem, skąd dokąd lecą. I fajnie było, gdyby jednak był koniec. Albo mi się wydaje, że oni tak zrobili, że jakbym zrobił tak kółko, to bym wreszcie wrócił na swoją wyspę. Kurde, co tak daleko to jest? No w końcu. Nawet realistyczny dźwięk, jak się pojawia wyspa, no to tak jakby coś ktoś chrupnął z... Kurde, nie wiem. Ktoś pieprzał KitKata. Ale fajnie się tutaj pływa.
Dobra, z jedzeniem, piciem to nie jest źle. Jest lepiej niż myślałem. Okazuje się, że to na serio moja wyspa. Czekaj, co jest, nie może płynę dalej? A dobra. W pewnej chwili się wydawało, jakby płynął w miejscu. Tam. Byłem tutaj. To nieciekawie, nieciekawie, ale dobra. O panie, kurde, na bogato. Ale skoro byłem, no to już nic tam ciekawego nie będzie. Nie. Dobra, może jednak coś będzie ciekawego. Na przykład woda. Okej, czy można się tu wpieprzyć? Nie zablokuj się, nie zablokuj się, nie zablokuj. Dobra. Nie można. Na moje szczęście chyba. Jak ja to lubię. Leci! Łap! Żeby w locie ciachać drewno. Plombie powietrze. Kurde. Mistrz Joda na odległość. Właśnie, może coś tam jest ciekawego. Tyle można nawet biegać, lombać? Kurde. Nie kurde, tylko 21 wiek. A dobra, jedno mi się skończyło. Liście też mi się przydadzą, ale teraz coś się na wpieprzam. Już nawet ogólnie na początku testowałem, bo zapomniałem, że się wywala Q. Bo zwykle wywala. W wielu grach się wywala E. Znaczy G. Dobra, jeszcze jedzenie trochę. Ale tamto później. Kurde. A chciałem, jak już zlatywało to drzewo, no to chciałem się pieprzyć na nie i spadać razem z nim. Ale mam pomysła, jak to zrobić. Może w końcu mi się uda dolecieć na swoją wyspę na drzewie. Kurde, kla na drzewie zrobi. Ty, a właśnie, nie. Niestety nie można tak wysoko. No tak, w sumie, gdyby można było, to już bym dawno miał domek na drzewie. Pamiętam, jak tutaj kurde zaznaczyłem. Właśnie to mi pomagało. Zrobię też w inny sposób.
Gdzieś tu powinny być jeszcze. O, no są. Aha, dobra. Dobra, ciśniesz, ciśniesz. Okej. No, jeszcze nie do końca. To zajebiście. Dobra, niech tak będzie. O, to jakieś sprawy są. Trochę. Trochę to trochę powiedziane, kurde. Dobra, taka mini strzałka. Jeszcze tylko te dwa. Dobra, chodź tu, chodź tu. Okej. No, zajebiście. Kurde, nie wiem co by wybrać. Mam pomysł, a jeszcze raz w tej wrócę najwyżej. Dobra, jeszcze tylko jedno drewienko. Kamień. Dobra. Mhm. Reki sobie pływa pod wodą, no jak żeby inaczej. Znaczy, pod wodą. Wow, Amerykę odkryłem, kurde. Pod ziemią. Dobra, to pociacham i po prostu to co mam, to wezmę do siebie. Potem wrócę bez siekiery i pozbieram to co miałem pozbierać. Wiecie co? Aha. Na wszelki wypadek zapiszę. Wiem, lepiej nie zapisywać na innej wyspie, no ale cóż. Ciekawe, czy się uda? Nie. Jumpnę tam, ciekawe, czy przeżyję. Ale jumpną? Jak cholera. Nie jumpną, tylko się poślizgną, kurde. Dajesz, 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 wspinasz się, wspinasz. A. Dobra, mocny 3 na 10, ale dobra. Ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz. Kurde, do mnie. Dobra, to pociachamy wszystko. Poukładałem tutaj, a potem oczywiście odpłyniemy i wrócimy. A, siekierka jeszcze jakoś wytrzyma? Jeszcze, jakoś. Oj kur... A właśnie, właśnie, właśnie. Przecież potem będę musiał nową zrobić. Nie ma już raczej kamieni chyba.
No w sumie lecz już nie ma, ale szkoda, szkoda. Poszukam sobie jeszcze. Już porąbałem? Myślałem, że jeszcze. Kurde, nie ma niestety. A nie, jest. No dobra. Tutaj to już raczej nie ma, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Bo może się okazać, że znowu jakiś pominę. A kamienie mi są akurat potrzebne. Dobra, tutaj nie ma. Te małe kule mi myślałem, że zniknęły. Dobra, to sobie zrobię jedzenie. Dobra, a nie, 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 jeszcze raz trzeba ciachnąć. Dobra. Mamy drinka. Teraz musimy się nażreć. I to chyba nie starczy. No nie starczy. Wiecie co, takie coś, takie, taka strzałka nowoczesna. Takie coś starczy. I tak, tak wiem mniej więcej. Kurde, ja myślałem, że tu się robi ciemno. A tu już nagle jasno znowu. A, 16:35 to. Ponad w pół do. A właśnie, jeszcze tego nie zauważyłem. Dobra, to płyniemy. Szkoda, że te rekiny nie są te, nie są bardziej agresywne. Popatrzę to naprawić, ale wiadomo co, jakie mam. Po prostu jak słyszę rekina, to przyspiesza mi tyle. Kurde, gdyby tak się dało rzeczy, naprawdę. Jak widzisz, jak ktoś zobaczy rekina w wodzie, to tylko przyspieszy. Się zastanawiam, co ja u siebie zrobię. Na pewno trochę ścian, dosyć sporo. Głównie ściany będę musiał robić, bo dach to w miarę zrobiłem. Do dachu są tylko potrzebne z liście. Kurde, jaka ciemnica. O 18? Kurde. Dzielnie tak, tak będę tam płynął.
Nie śpię. Ale kurde, jakie te pływanie na serio jest nudne. Jak przyspieszam, musi w tym to nawet komentować nie mogę. Jak komentuję, no to zwalniam. To normalnie płynie zamiast sprytem. Kurde, dalszej wyspy nie dało się chyba wybrać. Kurde, a wypłynąłem tak o 17, to 3 godziny pływania. Prawie. Ja bym tak nie chciał. Dobrze, nie nasze, kurde, 3 godziny. No właśnie. Kiedyś chyba to patrzyłem, u nich 1 minuta. To czekaj, policz sobie. Co to było? Aha, nie po... Kłopota, że się odwróciłem. Tu? Dobra, głupota, że się odwróciłem. Ale ten dźwięk, kurde. Jakby nie wiadomo, co było. Może statek pod wodą? Co tu? Aha. Fuck. A nie, tutaj. Nie, kurde, co jest? Aha, zajebiście, to ten błąd, kurczę. To jest błąd, ala wyspa mi zatonęła. Ja pierdzielę, nienawidzę tego błędu. Wyspa mi po prostu zniknęła. Tutaj była wyspa, dotąd. A teraz to ja nawet nie mogę na to się wpieprzyć. A nie, przepraszam, mogę. To właśnie, to nie powinno być latające. To, ani ten domek. Znaczy te łóżko. Serio? O, rzesz kurczę. Nie wiem, nie mam pomysłu co zrobić. Pieprzaj się. Czekaj, można przypływie wbije. Jak cholera. Będzie dotykam dna. A tutaj już dotykam.
Nie mam pomysłu, jakby to zrobić. Mam nadzieję, że restart pomoże. Kiedyś pomógł, ale... Jest. Ale panie, kurde, ja tak żyć nie będę. Dobra, mam pomysł. Nie gadajcie, że ja muszę znowu płynąć. Ale zabawa. A jeszcze kurczę. Dobra. Jeszcze tylko to zetnę i tak dalej. No to wszystko pościnam. Skończę odcinek, przypłynę, dopiero zacznę nagrywać z powrotem. Czyli przypłynę, wrócę jeszcze raz na tą wyspę i tak dalej. A, to było tutaj, no tak? No chyba, że... W sumie może razem zobaczymy, czy... to się... Ja to specjalnie wszystko ścinam, żeby po prostu wrócić tutaj bez siekierki. Właśnie, kurde, kamienie. Jeszcze, raczej kamień. O, nawet o tym zapomniałem. Pamiętam, że gdzieś tutaj było, niedaleko. Przy tym, o no. Dobra, gdzie jest ta siekierka? Kurde, gdzie ona jest? To się jeszcze okazało, że ona się poturlała. A nie, tam jest. A, dobra. Kurde, jakiś silny. Dobra, to wszystko pościnam i tak dalej. Kamień też wezmę tam, żeby wszystko było na miejscu. O, dobra, zajebiście. I to wszystko na spokojnie pościnam sobie. Zastanawiam się. Mam nadzieję, że wreszcie odbugowała się ta moja wysepka. Mi się trochę wkurzył, bo dosyć sporo czasu poświęciłem, żeby tam, no może nie sporo, ale nie wiem, sobie kilka godzin, to można uznać, że sporo. I mam nadzieję, że będzie normalna. Dobra, to wezmę, żeby nie poszło do wody. No tak, właśnie, mogę jedno wziąć przecież. No to wszystko pościnam i po prostu będę płynął w stronę wyspy. Niby mam sporo tego wszystkiego i mógłbym się osiedlić tutaj nawet, ale nie chcę się znowu bawić w osiedlanie się na nowej wyspie i tak dalej. Ja to kurde nie będę robić koczowniczego trybu życia.
A poza tym jedną lepiej, znaczy oczywiście moim zdaniem lepiej jedną dużą, jeden duży dom zrobić, niż małe takie i to kilka domków. Siekiera ledwo, ledwo. Dlatego wezmę sobie kokosy. Dobra, mam nadzieję, że zużyję tą siekierkę. Wtedy więcej rzeczy mogę wziąć. Oczywiście, wiadomo, czym dłużej mam siekierkę, tym lepiej, ale wiadomo, chcę więcej wziąć rzeczy. Dobra, jeszcze jakoś się trzyma. Ale policzę 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Na 8 razy. No, na 8 miejsca to wezmę, czyli na raz od razu. Plus. Uda mi się. Jeśli wysp tam nie będzie, to się trochę wkurzę. Tutaj, niedługo chwila prawdy. Dlatego były takie dźwięki, mimo to nie widziałem żadnej wyspy. A bym się trochę wkurzył, kurde. Ale dobra. Jeśli nie będzie, no to ja się po prostu wyłączę grę, nie będę... Właśnie. Zapisać. Wiecie, wolę zapisać na wyspie niż w wodzie, bo wiecie, rekin nagle. Może on nie robi, raczej może on tam mało, dużo nie robi, ale zawsze może mnie walnąć. Dobra, gdzie to jest? Tam. A, dobra. Dobra, przez chwilę nie będę nic gadać, bo mnie wkurza ten przycisk. Ale to mi się wydaje, że to nie jest akurat błąd po mojej stronie, tylko bardziej po programie stronie. Skoro tam jest ustawienie na przycisk, to inne przyciski nie powinny tego blokować. Blokuję klawisze trwałe. Pamiętam kiedyś, jak ja nie wiedziałem o tym, że te kilka, te trzy klawisze mogą zablokować to, że ja do was coś mówię, całkowicie wyłączyć to, to ja myślałem, że to mówi na po mojej stronie, że coś jest, że jest błąd i tak dalej, że mnie ucina, a to się okazuje, że tylko przez te klawisze. Akurat mam spokojnie, jak ja gram w karcianki albo te wysiłówki, albo po prostu inne gry, które nie wymagają tych Shift, Alt i Tilt. Dobra, dowiemy się, czy ta nasza wyspa będzie funkcjonować jakoś normalnie. Czy ona w ogóle będzie, a nie same drzewa i moja baza. Znaczy jeszcze, to by było śmiesznie, gdyby nie było tego wszystkiego, tylko ja bym wolał jakoś się dostać na swoją bazę. I żeby nie było aż tak bardzo pod wodą, że na swojej wyspie muszę pływać. Właśnie. Wiecie co? Jeśli moja wyspa będzie... Czy taka już buja postać? Jeśli moja wyspa będzie spieprzona... To już nie będę w to grać chyba. Nie, bo to już nie ma sensu, jak się po jakimś czasie i tak baguje coś, to... To po co grać? Właśnie, muszę zorganizować znowu ekipę do Range of Kings, bo to jest zajebista gra. Kurwili mnie tamci 24, ale... Ale to tam... To nie wina gry, tylko akurat ludzi. I może wina gry też, że ich puszcza. Ale czy błąd w grze, czy cheater?
to błąd to wina tylko gry. A cheater to wina i osoby cheatującej i gry też. Nie tylko gry. Mimo że gra powinna blokować takie coś, ale wiecie, niektórzy dobre programy robią, na serio się znają na tym i teraz i potem są płatne programy, a ktoś to instaluje, też ściąga i instaluje, to nawet nie instaluje, tylko po prostu wkłada do tej gry i może spokojnie sobie grać na cheatach. Chyba jesteśmy niedaleko, jeszcze nie wiem, minutę, pół minuty pływania. A no tak, chyba bym musiał zrestartować grę, ale najwyżej zapiszę tutaj, wyłączę jeszcze raz i zobaczę, jeśli będzie normalnie, no to okej, gramy dalej. Raczej nagrywam już następny, ale jeśli nie, no to koniec po prostu. Ale mimo to nie będę nie będę pisał koniec w odcinku, bo no to nie wiadomo. Może na serio kupię taką grę, jeśli będzie tryb multi. Czemu by nie? Takie coś gdyby na serio się opłacało. To by ta gra miała to swoje drugie życie. Tak dla mnie jest lepsze The Forest. Jakaś mała wyspa po lewej, wydaje się. Chociaż to co widać z daleka, to z bliska, to może być co innego. Może być wyspa z pierdyliard drzew i wyspa widmo. Teraz powiedzcie mi, czy ja mam szczęście, czy pecha do tych gier i tych błędów. Teraz to akurat jest na 100% widoczny dla was błąd. Niektóre no to, które się kiedyś wkurzałem w różnych grach, to może nie były widoczne, ale to jest ewidentnie widoczne. Nawet tam w oddali jest drzewo. To właśnie się zastanawiałem wtedy, co to było, ale jak ja tak skojarzyłem, może drzewo lub coś w tym stylu. Na początku myślałem, że to nie jest moja wyspa, że to po prostu coś jest nie tak. Ale jak ja zobaczyłem ten ponton, to się wkurwiłem. Po tym też poznałem, po tym, że to nie wystawało tak mało, tylko dosyć porządnie. I to aż było na takiej wysokości. To zobaczcie jak. Ale wiem za to jak się tam wpieprzyć. Ty właśnie ma pomysł. Tak, wiosło. Teraz będę kończyć, tylko jeszcze tutaj wszystko powalam. Albo chociaż tylko te rzeczy. Gdzie jest wiosło, gdzie jest wiosło? Dawać mi wiosło, panie, dawaj pan wiosło. To już wiem, przy pontonie musi być.
Nie ma. Dobra, chodź tu ponton. Ja mam pomysł, jak ja się będę wpieprzać do siebie. No popchnij ten pon... Nie można popchnąć, tylko pociągnąć trzeba, bo jak chcę popchnąć, to on wpieprza się na niego. No i nawet trzy leki na nóż. Właśnie, teraz zobacz jak... Dobra, to się jakoś trzyma. Zobacz jak się rekin tutaj, jak rekin tu pływa. Jak była wyspa, no to pływa pod wodą. Dobra, pierdzie. A ty skubany jeszcze niżej płynie, no. Jeszcze niżej... Dobra, nieważne. Spieprzaj się i tyle. Mówi się trudno. A więc... To było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Nara. I jeszcze pana. Nara.